Jeszcze raz Państwa przywitam. Krzysztof Czyżewski z zespołu Pogranicza. Mam przyjemność poprowadzić dzisiaj dla Państwa debatę Czas Białorusi, a moimi gośćmi są Maria Martysiewicz i Władimir Łobacz, których bardzo serdecznie witam. Za chwilę powiem o nich parę słów. Natomiast online łączy się z nami Michał Sutowski z Warszawy. Bardzo cię serdecznie witam, Michale. Dzień dobry. Jesteśmy w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogródzie. Nieopodal, dosłownie kilkanaście kilometrów stąd, granica z Białorusią zamknięta, ta otwarta z Litwą, która jest tutaj wyciągnięcie ręki, dosłownie 2 kilometry. Więc jesteśmy na pograniczu, w którym prowadzimy taki program rezydencyjny dla pisarzy, dziennikarzy, artystów z Białorusi. Od zeszłej jesieni, jak Państwo wiecie, sytuacja dramatycznie się zmieniła. Właściwie mija rok, dokładnie 9 sierpnia to był ten dzień, w którym rozpoczęła się tak zwana białoruska rewolucja, którą pretekstem, dla której były sfałszowane wybory prezydenckie w Białorusi. I od tego czasu sytuacja bardzo się dramatyzuje u naszych wschodnich sąsiadów, więc z jednej strony ten program rezydencyjny po to, żeby mogli przyjeżdżać, pracować tutaj, pisać, spotykać się i nawiązywać współpracę. Z drugiej strony kwestia jest dla nas bardzo istotna, żebyśmy usłyszeli głos białoruski z ich strony. Co się dzieje tam po drugiej stronie granicy? Jak możemy zaangażować się we współpracę wspólnie? Czego się nauczyć z tego doświadczenia białoruskiego? Dlatego czas Białorusi, który w moim rozumieniu nie jest tylko czasem ograniczonym do tego, co się wewnątrz Białorusi dzieje, ale jest ważnym czasem i dla nas w Polsce, i dla Europy. I o tym będziemy dzisiaj też rozmawiali. Maria Martysiewicz, zresztą tak samo jak i Władimir Łobacz, oboje są zaangażowani w działalność białoruskiego PEN Klubu, który niedawno temu został przez reżim Łukaszenki zamknięty. Oboje są pisarzami. Maryja jest również tłumaczką z języków angielskiego, ukraińskiego, polskiego, czeskiego na białoruski. Jest redaktorką wydawnictwa, ma swoją serię niezależnych wydawnictw o tytule Amerykanka i jest w ogóle zaangażowaną animatorką życia kulturalnego, literackiego w Białorusi. Natomiast Władimir Łobacz przyjeżdża do nas z Połocka. Do niedawna pracował na uniwersytecie tamtejszym. Jest etnologiem, antropologiem i pisarzem. Co warte podkreślenia, katedra, z której przyjeżdża z Połocka, była prowadzona w języku białoruskim od wielu lat, co nie jest normą w świecie akademickim białoruskim. A do tego jeszcze właśnie między innymi z powodu swojego zaangażowania w protesty i w obronę i języka, i tożsamości białoruskiej został z pracy w tym roku zwolniony. Także ma stypendium w Polsce
na ten najbliższy czas, między innymi również dzięki Fundacji Kalinowskiego, prawda? To jest taka fundacja diaspory białoruskiej, która działa między innymi w Polsce i pomaga osobom przyjeżdżającym z Białorusi i potrzebującym takiej pomocy. Ale może też przy okazji od razu podkreślę, że ten program rezydencyjny, ta debata jest przez nas współorganizowana z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej i oboje Maryja i Władzimir przyjechali do nas z Genshagen, takiego ośrodka rezydencyjnego, kulturalnego pod Berlinem, gdzie rozpoczęli swoją rezydencję i którą teraz w Krasnogródzie kontynuują. Także to tyle, by przedstawić Państwu kontekst naszego spotkania i zanim przejdziemy do spraw związanych z tym, co się dzieje w Białorusi, chciałbym Was zapytać o bardzo praktyczną sprawę. Jak to się dzisiaj podróżuje z Białorusi do Polski czy do Niemiec? I wspomniałem, że ta granica jest blisko. Nasz patron tego miejsca, Czesław Miłosz, kiedyś jak jechał przed wojną z Wilna do Krasnogródy, to właściwie dojeżdżał pociągiem do Grodna, a potem furmankami żydowskimi, a potem już lokalnym transportem był dowożony do dworu. To było dosyć blisko. Natomiast dla Was jak ta droga wygląda, Marysiu? Добрый вечер. Ехали мы сюда, скажем так, ехали мы в Европу, в Польшу, летели самолетом праз Москву с довольно долгой пересадкой у Шереметьево, и это выглядело больше-меньше как, в принципе, функционирование белорусской культуры у советские часы, когда, например, переклад на белорусскую мову не мог отбываться, но просто замежных мов, а доводилось звертаться просто посредництво Москвы, так? И вот такое утеснение этой залежности отбылось и с нашей вандровкой. А, как бы мы ехали сутки в Европу, в Польшу, в Маль. Владимир. Ну, Мария позначила наш маршрут. Как добраться до Берлина, мы мусили отведать российскую столицу, затем столицу Польши, и только потом трапили в Берлин. С другого боку, такий подорожный досвід, и он вельми корисный, он спораджает шмат рефлексий, бо дорога до свободы на худкой и короткой не бывает, напевно. І гэты шлях можна расцэньваць тым ліку як шлях самаспасціжэння. Ale faktem jest, że nie ma bezpośrednich połączeń z Mińska do Warszawy ani do innych miast Unii Europejskiej. Pozostaje jedyna droga wyjścia przez Moskwę. Jak Państwo zauważyliście, nasza rozmowa się toczy w językach oryginalnych. I Maria i Władzimir mówią po białorusku, ja mówię po polsku. Natomiast jest ta rozmowa na żywo tłumaczona i większość z nas jest na webinarze, na Zoomie i tam jest bezpośrednie tłumaczenie z języka białoruskiego i na polski i z polskiego na białoruski. Także tych z Państwa, którzy są na Facebooku i chcieliby skorzystać z tłumaczenia, to zapraszam na Zooma. Tam jest link do naszego webinaru. A chcę rozpocząć naszą rozmowę od refleksji na temat samej rewolucji białoruskiej. Dużo się o niej mówi. Teraz minęła rocznica pierwszych protestów i mówi się o niej jako innej rewolucji, białej rewolucji, rewolucji, która ma w sobie coś szczególnego i charakterystycznego, być może coś, co ją różni, na przykład od polskiego sierpnia. Chciałbym, żebyśmy
chwilę się nad tym zatrzymali, żebyśmy nie przeszli łatwo nad tym, że to jest jakaś inna rewolucja dwoma, trzema słowami, tylko żebyście, wydaje mi się, też pamiętam z naszych rozmów, że powiedzieliście, że właściwie każdy może mieć swoją rewolucję na Białorusi. Ona na pewno jest wielogłosowa i różne mogą być na nie perspektywy. Ale gdybyście mieli powiedzieć, co uważacie za najważniejsze w tym, co się wydarzyło i wydarza ciągle w Białorusi, jak, dla jej charakteru, dla jej może właśnie wyjątkowości, to na co byście zwrócili naszą uwagę? Ja думаю, что казать про то, на что подобная одна революция в Украине до іншої, параўновувати процеси політичні, які відбуваються на нашей памяти, это давняя заведенка меды, самих удельников таких подей. Але все-таки мне вот с такой спробы перспективы здається, что кожная революция, что мы маем континуум громадских процессов у свете. И кожная революция может иметь вельми шмат подобенства с разными краинами, на вот с такими, про якія самі удзельнікі пратэстаў не чулі. І гэтыя метады, которые выкарыстоўваюцца, і гэтыя ўплывы у беларускай рэвалюцыі мы можам знайсці праявы і салідарнасці, напрыклад, памаранчовай альтэрнатывы, так якая была ў Польшчы. Гэта і прыкметы гандызму, так, за которые нас моцна крытыкавалі пэўныя суседзі. Гэта і аксамітная рэвалюцыя з негвалтоўным падыходам. Ну, мы можам знайсці шмат параўнанняў, і ўсе яны дарэчныя, але ж ўсё адно кожная рэвалюцыя гэта свой твор, як бы асобны твор. А што здаецца мне самым галоўным у тым, што адбылося ў Беларусі, гэта напэўна тое, што выйшаўшы тады на пратэсты, на плошчу, на мірныя акцыі, сотні тысяч беларусаў зрабілі так, як хочацца ім. Яны дзейнічалі так, як хацелі, падкрэслена дэманстравалі сваю волю. Ніхто не хацеў гвалту, яго не адбылося з боку пратэстоўцаў. Крыві магло быць значна больш, так таксама не было. Яны нібы, гэта была такая рэвалюцыя селфі, нібы людзі глядзелі на сябе праз айфон, праз смартфон і бачылі, што яны самі сабе падабаюцца, і гэтую фотку можна посціць. І вось такая сеткавая прыгожая карцінка спадабалася самім нам і ну проста стварыла нас як такую новую, нарэшце, абуджаную супольнасць. І я думаю, што б зараз не адбывалася, гэтыя даволі непростыя часы, часы контррэфармацыі, скажам так, рэпрэсій, которые мы перажываем зараз, яны як бы былі б яшчэ больш цяжкімі, калі б не гэтае разуменне, што ўсё зроблена так, як мы хацелі. Ты прыезджаеш, я только падкрэсліў, што там ёсць Мінск, правда? Ты не бачыш, абсервавалі на дыях. Так, то, ну, Полоцк, хоць і самы старажытны горад Беларусі, але в гэтай сітуацыі вот прыйшло адчуванне, што незалежна дзе ты жывеш, это Полоцк, Пінск, Мінск, Віцебск, мы пераследуем адныя мэты, мы выступаем за адно і тое ж. І гэта вот вельмі важны, на маю думку, вынік рэвалюцыі, што пасля доўгіх гадоў такой атамізацыі, калі кожны быў сам па сабе, нейкім чынам выжываў, нейкім чынам забяспечваў сабе такую эканамічную стабільнасць. І тут раптам людзі зразумелі і ўбачылі, што яны ўяўляюць адзінае цэлае. І гэта было найбольш бачна ў вялікіх гарадах, калі да гэтых падзей жыхары мікрараёнаў папросту не ведалі адзін аднаго. Зараз сталі ствараць і дваравыя супольнасці, і гэта вот салідарнасць тая ж самая цэхавая. То бок мы адчулі сябе найперш народам, які хоча і патрабуе, ну, справядлівасці прынамсі. Гэта не
chce dociec w charakterze rewolucji białoruskiej i tego, dlaczego dzisiaj, a zresztą wkrótce po pierwszych protestach, reakcja władzy była tak brutalna, bo sam protest, jak wspominacie, miał charakter pokojowy, biały, z twarzą kobiecą, dodajmy, czyli kobiety bardzo rychło wyszły na pierwszą linię frontu, też spodziewając się, że wobec nich ta przemoc zostanie powstrzymana szybko i że nie będzie eskalowana. A przy tym jednocześnie te oczekiwania czy żądania opozycji protestujących nie były zbytnio wymagające, prawda? One domagały się po prostu wolnych wyborów, zaprzestania przemocy, no i powrotu do konstytucji z 1994 roku, prawda? To właśnie w tych trzech punktach można by zawrzeć cały program tego protestu. Czyli wydaje się nie za wiele, a mimo to reakcja władz okazała się nad wyraz brutalna i ta przemoc właściwie eskaluje do dzisiaj. Gdzie widzicie wytłumaczenie tego? Якраз відсутність складаних політичних конструкцій з боку громадян Білорусі, з боку людей, а вона поставила влади перед вельми непростою для їх дилемою. То бок на перший план вийшли такі категорії, одвічні категорії, як правда і хлусня, де немагчима зробити третій вибір. Ти або хлусиш, або ти кажеш правду. І самі люди от таким нібито простим вибором, вони поставили владу, яка не хоче заступати ні в чим, безвиходне становище. Правда для їх страшніше, напевно, чим ніякі політичні гульні, де можна сісти в бок, маскируватися ніяким чином. І ось гэтая простота потребування, яна була і залогом масовості протесту, коли любий адекватний чоловік, і він завжди на стороні правди. І з другого боку, це викликало таку жорстку реакцію влади, бо їм не було куди відступати. Я думаю, що білоруська революція, еволюція, як її називали часом, це була класична революція годності, бо в принципі в основі усіх змін у критичній ситуації вельми часто лежить те, що наші класики, наш класик назвав, сформулював ще 100 років тому, як людьми зватися, так? Ось гэтае людьми зваться, яно гучало і наупрост, цитаті з Янки Купали, і, в принципі, імпліцитно присутнішало у протестах. На плакатах, бо, в принципі, конфлікт був вельми, так само, вельми вразний уже людей, голова держави, наупрост ображав у столі екрану. І яны адказвалі, што не, мы не... Женщины выходили с плакатами, мы не оуцы, мы не наркоманы, мы не проститутки, або казали так, иронизовали с гэтага. То бок гэта право быть народом, быть годными людьми, и оно было, это подставовое право, и оно было проявлено. А что тычется вот гэтага гвалту, мне здаецца, что, скажем так, ён гвалт быў падрыхтаваны загадзя, і ўлады вельмі хацелі, каб людзі былі ўзлаваныя і пайшлі на іх з камянямі. Але, наколькі я бачыла потым, нават калі прапаганда спрабавала паказаць, што пратэст парадумеў гвалтоўны характар, ім даводзілася, у них не было нават кадру для гэтага дастаткова, ім даводзілася браць кадры з іншых краін. І мне здаецца, што... Ну, в принципе,
гэтая прагне, ну, прага гвалту, мне здаецца, што гэта, ну, вельмі асабістая, асабістая рэакцыя менавіта канкрэтных людзей, якія засталіся зараз яшчэ, ну, трымаюць яшчэ ўладу ў Беларусі. Мне здаецца, што гэта штосьці вельмі асабістае, скажам так, з іх боку, і можа быць, гэта рэакцыя чалавека без выйсця, загнанага ў кут. Bardzo ciekawe, że przywołałaś rewolucję, ewolucję, że to nie jest rewolucja, a bardziej ewolucja, co wskazywałoby na to, że raz, że rozumiecie, że to jest długi dystans, że to jest, bo czasami ze strony komentatorów z Polski czy ze świata jest taki rodzaj niecierpliwości, że już to się wszystko rozeszło po kościach, że nie ma efektów, prawda? Natomiast obserwując z waszej perspektywy jest dużo większa cierpliwość, mimo że cierpienie jest większe też i że żyjecie w bardzo dużej opresji, tracicie pracę, tracicie środki do życia, bardzo dużo ludzi wyjeżdża, opuszcza Białoruś i ta przemoc jest odczuwalna, ale jest coś takiego, gdy na przykład porównuję, o to chcę was zapytać, gdy porównuję Białoruś początku lat 90., ten pierwszy zryw niepodległościowy, to tam sytuacja była taka, przynajmniej tak mi się, poprawcie mnie, jeżeli myślę dobrze czy niedobrze, że więcej było wrogów w społeczeństwie, to znaczy byli tacy, którzy nie mówili dobrze po białorusku, byli tacy, którzy byli jeszcze w świecie sowieckim bardzo mocno zanurzeni. Czyli było wiele grup społecznych ludzi, którzy nie czuli się komfortowo z tą rewolucją niepodległościową Białorusi, uważali się za gorszych i myślę, że ten kapitał zagospodarował Łukaszenka, jak się pojawił jako taki batka, który ich tam przytuli. Ta rewolucja biała nie ma takiego ostrza, ona nie piętnuje ludzi, niezależnie, nawet jeżeli są po stronie reżimowej, nawet jeżeli są tym OMON-em, prawda, jeżeli są w mundurach, dostają kwiaty do ręki. Nie ma w waszym języku języka nienawiści czy takiej stygmatyzacji, że oni nie są dobrymi Białorusinami i tak dalej. Nie ma stygmatyzacji języka rosyjskiego, tak mi się wydaje przynajmniej. Powiedzcie, co o tym sądzicie, bo to mi się wydaje też niezwykle charakterystyczną cechą, że ona, waszej rewolucji, że ona nie jest taka konfrontacyjna, nie szuka wroga. Mhm. Może być Ладь, jak żywy świadek i udzielnik, możliwe, podziei 90-tych, i on może odkaże właśnie pro gety kontekst 30-godowej dawniny, a ja skażu pro słowy. Эвалюцыя, апроч таго значэння, якое вы знаеце, яшчэ для беларусаў мае дадатковае значэнне каламбурнае. Таму што вялікія пратэсты былі выкліканыя тым, што ў чэрвені мінулого году дзяржава арыштавала калекцыю Белгазпрамбанку, якім на чале каторага стаяў Віктор Бабарыка, калекцыянер, які ўласна купіў для Беларусі карціну Хаіма Суціна «Эва», которая вот так вот стаіць. І з абароны, з спробы, ну, фактычна гэта было ўспрынята як метафарычнае ўвязненне гэтай вось намаляванай жанчыны. І з вызвалення яе таксама гэта пачаліся творчыя акцыі, некія пратэсты перад нашымі выбарамі. І таму вось «Эва», эвалюцыя, яна атрымала такое таксама значэнне, і таксама ў гэтым ёсць імя Эвы, то бок жаночы твар, як бы таго, што адбываецца. А што тычыцца дыскурсу нянавісці, то тут акурат ўсё вельмі складана, таму што ёсць у нас адно слова, каторым мы абзываем, як бы, ну, апанентаў, стыгматызуем апанентаў. Спачатку было вельмі папулярнае слова «таракан», которое ўвёў Сергей Ціхановскі, і гэта, дарэчы, канкрэтна, магчыма, вялікая прычына помсты, так, яму зараз, таму што вось гэтая
дегуманізації, як називає гэта пропаганда така. Але у жнівні мінулого году ми, письменники, журналісти, былі вельмі схваляваны тым, што падчас нашага непростага часу можа быць уварванне расійскіх прапагандыстаў, і ў нас сталі стварацца некія стыхійныя атрады самаабароны ад фэйкаў. Але гэтыя атрады былі распушчаныя праз два дні. Таму што гэтыя прапагандысты сапраўды прыйшлі ў Беларусь і сталі выпускаць контр-сімволіку, абапіраючыся на тое, што ўжо рабілі беларусы з пратэснага боку. Яны сталі пісаць «Я бацька», як бы, нібыта ў падтрымку Александра Лукашэнкі. І аказалася, што гэтае слова, ну, з аднаго боку, ніхто не называе зараз былога прэзідэнта бацькам, а з іншага боку, слова «я бацька» для любога чалавека, который валодае беларускай мовай, чытаецца, ну, вельмі, вельмі груба, скажам так. І гэтае слова цяпер проста ўжываюць усе людзі, але гэта, зноў жа, гэта такая люстраная. Так што, але я сапраўды хачу падкрэсліць, што ўлада спрабуе знайсці прыкметы гвалту і расказаць, што гэта быў гвалт, пра самыя невінныя рэчы, напрыклад, таксама сябар панцэнтра, мая калега выкладчыца ангельскай мовы Вольга Калацкая, зараз знаходзіцца на хатняй хіміі за тое, што дала дзве поўхі прапагандысту. І на судзе, каторы мы ўсе набралі, я была на судзе, яна падкрэслівала, што поўха жанчыны, дадзеная мужчыну, гэта такі сімвалічны, напоўнены рознымі сэнсамі жэст з класічнай, як бы, да, класічнага гапітусу, так, это слова правильно, спадзяюся, ўжыла так. І што гэта апошняе, што яна магла зрабіць у сітуацыі, калі нельга было спыніць хлусню. У той момант, калі ён вёў прамы-рэпартаж з натоўпу пратэснага. І такім чынам 2,5 гады за дзве поўхі, і гэта паказвае, наколькі, ну, у якой непростай сітуацыі знаходзіцца рэжым. Жанчыны сядзяць за тое, што проста кранулі рукой паліцыянты, і гэта зафіксавалі на камерах. Гэта насамрэч так, ну, як бы, вельмі-вельмі іканічна, так, вельмі добра паказвае, наколькі ад нас чакаюць гвалту і наколькі ўсё-такі мы яшчэ больш моцныя, каб яго стрымаць, каб не было гэтага. Ну, так, калі параўноўваць сітуацыі пачатку 90-х гадоў, то незалежнасць Беларусі тады яна разглядалася ў ланцугу падобных працэсаў, якія адбываліся на прасторы ўсяго Савецкага Саюза. І ў пэўнай ступені гэта ўспрымаўся як нейкі падарунак з неба, які вось абсалютна недзе нечакана, ён трапіў беларусам. І зразумела, што вялікая частка грамадства да такога падарунка была не гатовая. Гэта і такая постсавецкая настальгія па часах стабільнасці, і тут трэба ўлічваць, што абрынулись эканамічныя цяжкасці, і гэта ўсё ўплывала на свідомасць. І калі параўноўваць з падзеяй пачатку 90-х з цяперашняй, то мне от на розум прыходзіць такая этнаграфічная паралель, што каб спячы хлеб, трэба замесіць цеста, і пакуль цеста не падыдзе, не падымецца, ты не зможаш спячы хлеб. І вось гэтыя гады беларускае цеста яно выспівала. І тут ёсць яшчэ адна асаблівасць, што калі цеста падымаецца, назад яго ўжо в муку ператварыць немагчыма. І якраз 20-ты год паказаў, што надышоў час пячы беларускі хлеб, і ён будзе сапраўдным. І вот не клеячы на все высілкі ўладаў на гвалт і рэпрэсіі, гэты працэс незваротны. Michale, zwracam się teraz do Michała Sutowskiego. Jak się przysłuchujesz tej opowieści naszych gości,
z Białorusi. I patrzysz na to z perspektywy Warszawy, Polski. Czy jest to jakaś lekcja też dla nas ze strony Białorusi? Czy to doświadczenie, to co się tam wydarza, koresponduje w jakimś sensie z wyzwaniami, przed którymi sami stoimy w naszym kraju? Jak na to się zaopatrujesz? Dziękuję bardzo za to pytanie, dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, to jest dla mnie duży, duży zaszczyt, możliwość rozmowy, co prawda online, ale jednak w Krasnobrudzie z gośćmi z Białorusi. Oczywiście mówić o lekcjach jest o tyle trudno, że ja cały czas mam przekonanie, że no, sytuacje polityczne czy sytuacje społeczne obydwu krajów są trudno zestawialne czy trudno porównywalne. Niemniej mam wrażenie, że to chyba najważniejsze, co się wydarzyło z polskiego punktu widzenia na Białorusi, to jest takie przywrócenie proporcji, to w dwóch wymiarach. To znaczy jeden dotyczy liczb. Jeden dotyczy partycypacji w protestach społecznych. Na Białorusi mieliśmy do czynienia z protestami liczącymi wiele set tysięcy uczestników w jednym momencie, no, w kraju, którego ludność jest czterokrotnie mniejsza od Polski. W Polsce takim kulminacyjnym momentem protestów przeciwko obecnej władzy były oczywiście wystąpienia związane z kwestią praw kobiet, a konkretnie protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji. I wtedy według niektórych szacunków mowa była o 400-450 tysiącach osób, w przeważającej mierze również kobiet, na ulicy, co było zresztą wydarzeniem bez precedensu, bo różni historycy społeczni wskazują na to, że jeśli chodzi o protesty uliczne, to prawdopodobnie te nasze protesty z jesieni 2020 roku były no, największymi wystąpieniami ulicznymi w Polsce, w nowożytnej historii Polski. Są tam spory, czy da się z tym porównać rok 1937 i strajk chłopski. Ale po II wojnie światowej ulicznego, masowego wystąpienia w proteście przeciwko władzy o tej skali nie było. Niemniej to wszystko niesłychanie blednie przy skali protestów białoruskich. I to myślę, że była też taka lekcja dla dużej części polskiego społeczeństwa, które mam wrażenie przez wiele lat tkwiło w stosunku do Białorusi w takim wyższościowym samozadowoleniu. Na protestach, licznych protestach przeciwko władzy w Polsce, kiedy policja zachowywała się no, w jakiś sposób niepożądany przez protestujących, słychać było takie hasło, które brzmiało: tu jest Polska, nie Białoruś. Tak skandowali często protestujący wobec sił porządkowych czy do sił porządkowych. I oczywiście na powierzchni to miało znaczyć tyle, że to jest kraj, to Polska, to kraj Unii Europejskiej, to kraj liberalnej demokracji. Tu są pewne standardy, które nie dopuszczają, prawda, do zachowań, na przykład brutalnych zachowań wobec demonstrantów. No tylko, że oczywiście za tym szło to drugie dno, czy ten drugi przekaz, że my u nas w Polsce jesteśmy w jakiejś takiej sytuacji jakościowo innej niż Białorusini. I to jest oczywiście pod wieloma względami prawda, ale podkreślam, mam wrażenie, że gdzieś za tym kryło się takie mało sympatyczne właśnie poczucie wyższości, dlatego że Białorusinom w Polsce niestety przez bardzo wiele lat przypisywano też taki stereotyp społeczeństwa stosunkowo biernego i posłusznego, to znaczy takiego, które no, w zasadzie toleruje tego Łukaszenkę, w zasadzie go akceptuje, w zasadzie ten Łukaszenka no, jest jaki jest, ale on jakoś tam chyba tym Białorusinom odpowiada. Tak Polacy, myślę, że bardzo wielu Polaków niestety tak to widziało.
czując przy tym jakąś formę satysfakcji, prawda, że u nas do czegoś takiego, to my byśmy do czegoś takiego nie dopuścili, prawda. No i po czym okazało się, że po 2015 roku pozwalamy władzy przesuwać coraz bardziej granice, ograniczać coraz bardziej wolności obywatelskie i mimo sporego zaangażowania obywateli, bo Polska nie ma wielkich tradycji masowych wystąpień ulicznych, no nie jesteśmy, mimo sporych wystąpień, nie jesteśmy w stanie tego procesu, albo tylko w bardzo ograniczonym stopniu jesteśmy w stanie ten proces zatrzymać, że tam, gdzie społeczeństwo jest najbardziej skuteczne, gdzie ten opór stawia najwyraźniej i najmocniej, no to jest albo wtedy, kiedy ingerują instytucje europejskie, to jest, myślę, przypadek sądów i fakt, że jeszcze nie wszystkie instytucje władzy zostały podporządkowane obozowi rządzącemu, przede wszystkim sądownictwo, to jest w dużej mierze zasługa tego kontekstu międzynarodowego. Wyjątkiem takim, w którym rzeczywiście to stricte wystąpienia uliczne pozwalały zatrzymać chociaż na chwilę władzę, no to były te słynne czarne protesty. Ale myślę, że nauczyliśmy się bardzo wiele z wydarzeń białoruskich, my się nauczyliśmy bardzo wiele o własnych stereotypach, bardzo brzydkich czasami, bardzo nie takich, które nie za dobrze o nas świadczą. Myślę, że powinniśmy byli poczuć się trochę zawstydzeni, nawet nie tym, że za mało nas w Polsce wychodzi na ulicę, ale że tak nisko wielu z nas, tak nisko oceniało z taką wyższością, protekcjonalizmem, paternalizmem oceniało Białorusinów. No i na pewno istotną lekcją, taką już zupełnie na użytek nasz, ale też pewnie protestujących, demonstrantów walczących o wolność w innych krajach, no to jest właśnie ta pamięć, to jest to długie trwanie, to znaczy, że rewolucja czy ewolucja społeczna to jest bardzo długi proces, w którym doraźna porażka polityczna, czy niezrealizowanie celów, postulatów zgłaszanych, nie oznacza klęski na końcu. To jest zresztą doświadczenie, które my w historii Polski mamy, przeszliśmy je wielokrotnie. To jest wspomniana oczywiście Solidarność, która przecież po wprowadzeniu stanu wojennego na kilka lat jakby ten cały proces został zamrożony, a jednocześnie pewna zmiana świadomości nastąpiła, ale to jest też doświadczenie dużo dawniejsze, to jest mianowicie doświadczenie roku 1905, kiedy spojrzy się na to, jakie były skutki rewolucji 1905 roku, czyli wystąpień głównie w Łodzi, Żyrardowie, w Warszawie, no to jeśli analizować je doraźnie w perspektywie roku, dwóch od tych wydarzeń, a nawet kilku lat, to była to całkowita klęska polityczna. A jednocześnie my dzisiaj, bo wszystkie postulaty, znaczy większość postulatów nie została zrealizowana, a do tego inspirujące rewolucje środowiska socjalistyczne straciły w dużej mierze na znaczeniu w stosunku do narodowo-katolickiej prawicy. A jednocześnie my dziś, po latach, po wielu, wielu latach wiemy, że to był początek nowoczesnej polityki masowej w Polsce, tak? Że to był moment absolutnie przełomowy, jeśli chodzi o stan świadomości społecznej, o partycypację, o budowę więzi. Ja jeszcze może jedno dodam, i to jest a propos analogii między tym, co się wydarzyło na Białorusi, a tym, co się działo u nas w Polsce w roku 80 i 81. Tuż przed wydarzeniami rewolucyjnymi, rewolucji Solidarności, bardzo wybitni polscy socjolodzy badali społeczeństwo i z tych badań im wychodziło, że żadna rewolucja nie jest możliwa. Dlaczego? Dlatego, tak mówił na przykład profesor Stefan Nowak, że pomiędzy z jednej strony rodziną, a z drugiej strony narodem jako pewną wspólnotą symboliczną w zasadzie nie ma żadnych takich pośrednich poziomów więzi, prawda? I rewolucja Solidarności bardzo szybko pokazała, ujawniła, że absolutnie są. Tym poziomem pośrednim były oczywiście zakłady pracy i więzi koleżeńskie, które się w tych zakładach pracy tworzyły. Ja myślę też, że wydarzenia białoruskie po raz kolejny pokazują,
że więź społeczna i możliwość współpracy to jest coś, co może pozostawać bardzo długo ukryte i ujawniać się w momencie jakiegoś takiego zgęszczenia energii politycznej. Bardzo Ci dziękuję za tą wypowiedź. Do kilku elementów chciałbym nawiązać. Znaczy, też pamiętajmy, że nasz sierpień 80-81 roku też nie obalił władzy, prawda? To był też ogniwo jakiegoś procesu. I przypomina się, ważny jest ten aspekt liczbowy, od którego zacząłeś. No, 16 sierpień w Mińsku to jest manifestacja 450 tysięcy, prawda? Tak. Więc rzeczywiście ta liczbowa siła jest bardzo wymowna ze strony białoruskiej. Natomiast co chcę podkreślić, bo ty powiedziałeś o takim naszym wyższościowym stosunku wobec Białorusinów, ale ten wyższościowy stosunek nie dotyczy tylko Białorusinów. To znaczy, co jest jakaś skaza naszych protestów, że my musimy być wyżej od kogoś, żeby protestować. I często od tych, którzy są naszymi sąsiadami po drugiej stronie ulicy, z innego stronnictwa, inaczej myślący i tak dalej. To Białorusinom w tej białej rewolucji udaje się jakoś przezwyciężyć, co wydaje mi się bardzo charakterystyczne, że w tej binarnej, i to jest sytuacja i Polski, ale bardzo wielu miejsc zapalnych w świecie, że jesteśmy podzieleni głębokimi rowami na plemiona. Afganistan to ostatni przykład, który do nas dotarł. Natomiast jakby nie było pracy, jakby nie było takiej mądrości, która buduje tkankę łączną, która jest pomiędzy i spaja, buduje mechanizmy, które są powyżej właśnie tej konfrontacyjnej sytuacji. Więc to próbuję podkreślić z tego, co się dzieje na Białorusi, zadając wam jeszcze pytania i tak samo przyjdę z nim do ciebie, Michale, o kontekst europejski, już teraz szerszy od białoruskiego i polskiego. My mamy tutaj na stole na gorąco taką zrobioną antologię poezji Wschód wolności literatury białoruskiej i tam jest wiersz Julii Cimafiejewej o jakby skierowany do Europy. I to jest wiersz przez nią, przez Białorusinkę napisany po angielsku. I świadomie, jakby manifestacyjnie mówi, że tych słów I'm afraid nie chce mówić po białorusku, tylko chce powiedzieć w języku europejskim i gdyby mogła, to by mówiła je w każdym języku Unii Europejskiej, krajów Unii Europejskiej, jakby manifestując, że sprawy, o które walczy się dzisiaj na Białorusi, z jednej strony wymagają empatii, udziału, współudziału partnerstwa europejskiego, ale z drugiej strony obecne są też poza granicami Białorusi, prawda? Stają się jakimś wspólnym wyzwaniem, że Białoruś to nie jest margines Europy. Ja mam teraz taką analogię, do mnie przychodzi, kiedy pamiętam konflikt jugosłowiański, tak traktowano, prawda? Że to są jakieś peryferia Europy, że ten kryzys wielokulturowości nigdy do zachodniej cywilizacji nie dotrze i tak dalej. Za chwilę, a wiedzieliśmy, że będzie tak, bo nie potrafiliśmy obronić go, mówię o społeczności międzynarodowej, w samej Jugosławii, więc pojawił się w Barcelonie, w Londynie, w Paryżu i tak dalej. Więc podobny sygnał przychodzi dzisiaj z waszej strony. My żeśmy z Marią i Władimirem przywoływali w naszej wcześniejszej rozmowie Jamesa Baldwina, który jest też, to nie jest dla mnie zaskoczenie, ten film I'm Not Your Negro, prawda, nie jestem waszym murzynem, był bardzo mocno przyjęty na Białorusi i o tym rozmawialiśmy, czyli człowieka, który czarnego Afroamerykanina, który mówił Amerykanom w oczy, że rasizm odbierze im wolność, nie Afroamerykanom, tak? Że rasizm doprowadzi do takiej prezydentury, która stanie się
reżimowa, prawda, i tak dalej. Więc z tej perspektywy próbuję teraz was zapytać, jak widzicie swoją pracę, swoją działalność w środowisku szerszym niż Białoruś, prawda, w kontekście szerszym niż białoruski. Калі верш Юлі Тимофеевай для мяне, як для літаратурнага крытыка, вельмі удалы прыклад, каб патлумачыць, як змянілася, у прынцыпе, павестка, як змянілася нарацыя беларускай культуры пасля жніўня 20-го году. Бо Юля адна з першых, хто напісала свой верш не па-ангельску, на мове, на которой гэта могуць прачытаць мільёны людзей па-за краінай. Але яна гэта зрабіла не так, яна не спрабавала гэтым вершам трапіць у канон англасаксонскай літаратуры або ў заходні канон. Яна пісала па-ангельску тое, што яна думала, адчувала тут і цяпер як беларуска. І гэты прыклад можна, гэту метамарфозу мы назіраем не толькі з ангельскай мовай, бо мы паэткі, усе, хто можа зараз пісаць і гаварыць па-ангельску, мы выкарыстоўваем гэты рэсурс, канешне, і большасць перакладчыкаў, мне вядомых, бясплатна і ананімна перакладалі навіны з Беларусі на многія мовы, каб гэты кантэкст быў даступны ў Еўропе. Мы выкарыстоўваем гэтыя магчымасці, але ж найбольш цікавая метамарфоза, на мой погляд, адбылася з рускамоўнай беларускай літаратурай, бо менавіта з гэтага кола паходзяць, напэўна, самыя актыўныя галасы Беларусі пратэстаў. Самы, напэўна, яскравы прыклад гэта Дмітрий Строцев, каторы напісаў цыкл вершаў, кнігу, ўжо можна казаць пра кнігу паэзіі «Беларусь апракінута». Гэта такія вершы-рэпартажы пра пратэстах. І тут мы бачым рускую мову, мову вялікую, глабальную, мову міжнародных зносін, якая таксама адвакатуе Беларусь. Што заўсёды што? А, так, гэта прыклад не толькі сэнс такі, што тут можна назваць многія прозвішчы. Саша Філіпенка, таксама беларускі пісьменнік, каторы жыве ў Расіі. Былі яшчэ прыклады, калі многія творцы аўтарытэтныя, вядомыя ў расійскім кантэксце, былі галасамі Беларусі, і гэта, я думаю, што вельмі дапамагло і змяніла стаўленне, напрыклад, Расіі. Так? Мы адчуваем, што да глабальнага англамоўнага свету дакрычацца цяжэй, і гэта вось адчуваецца ў вершы «My European Poem» Юліі Тимофеевай, таму што даводзіцца казаць на мове свету непрыемныя часам свету рэчы, непрыемныя рэчы, каторых мы раней маглі далікатна пазбягаць, абыходзіць гэтыя тэмы, каб не сварыцца, напрыклад. Так, гэта быў момант, калі захацелася сказаць тое, што ты думаеш, каб цябе пачулі. Вось гэта галоўная, напэўна, змена. І калі казаць пра гэтыя галасы, то мне здаецца, што сёння любы чалавек з Беларусі, незалежна ад яго працы, статуса, адчувае сябе амбасадарам краіны, якбы, і мы гэта можам бачыць па ролі дыяспар. Раптам аказалася, што ў Беларусі ёсць вялікая, дружная і вельмі магутная дыяспара, якая дабіваецца рэальных палітычных вынікаў. Я хацеў бы троху пашырыць такі гуманітарны кантэкст і разгарнуць яго не толькі ў сферы літаратуры, але і навукі, уласна кажучы, бо вось гэты дыскурс гістарычны, этналагічны, ён аб'ектыўна распавядае пра тое, што мы мелі агульную гістарычную спадчыну, Рэч Паспалітая і, калі казаць, там і Вялікае княства літоўскае, то бок нас больш збліжае, чым раз'ядноўвае. І гэта якраз перечыць сучаснай ідэалогіі афіцыйнай, дзе все суседзі па перыметру, літоўцы, латышы, палякі, украінцы, яны выставляюцца як ворагі, чаго не было в прынцыпе. Як этнолагу, які займаецца вось даследаваннем
міжэтнічных стасункаў, як беларусы супражывалі, камунікавалі з рознымі этнічнымі групамі, габрэямі, татарамі, палякамі, рускімі. Заўсёды на першым месцы стаяла добрасуседства. Гэта было абсалютна натуральна і гарманічна. І афіцыйная дактрына, якая бачыць ворагаў ва ўсіх суседніх краінах, яна проста не сумяшчаецца ні з этнічным вопытам, ні з культурным узроўнем народа. Так, то, што мовіш, є również цікаве в такім контексті antropologii wojny, którą się zajmujesz u Ładzimirze, bo to jest właśnie podejście naukowca, który szuka humanitaryzmu, humanitarności w sytuacjach wojennych czy konfliktowych. A o tyle to jest istotne, że przez to narażasz się władzy, prawda? Też stajesz się wrogiem, nie szukając wroga. Możesz stać się wrogiem, dlatego że nie szukasz wroga, tylko szukasz po prostu ludzkiej postawy, prawda, czy ludzkiej solidarności i to już wystarcza, żeby się stać w tym świecie wrogim władzy. Michale, jakbyś ty ze swojej perspektywy spojrzał na czas Białorusi w Europie, czy z europejskiej perspektywy? Dziękuję. To jest bardzo trudne pytanie, zwłaszcza jeśli się Białoruś próbuje, no jakoś naturalnie mamy taką tendencję, będąc w Polsce i będąc gdzieś zanurzonym w tym naszym doświadczeniu, mamy naturalną skłonność do porównań. Ja mam wrażenie, że co Europa dla Białorusi znaczy, to ja się absolutnie nie podejmuję rozważać. To jest absolutnie byłoby pytanie do naszych gości przede wszystkim. Natomiast próbując spojrzeć na to, co dla Unii Europejskiej na przykład Białoruś znaczy i mogłaby znaczyć, no to mam wrażenie, że to jest taki drugi i kolejny już po Ukrainie taki test, z którego zdaniem Europa ma wyraźny problem, bo to jest mianowicie test tego, czy Unia Europejska może być wspólnotą aksjologiczną. Oczywiście wspólnota aksjologiczna nie oznacza jakiegoś idealnego bytu, który w polityce kieruje się tylko i wyłącznie pryncypiami, ale to jednakowoż oznacza taką sytuację, w której istnieje pewien horyzont wartości, który nawet jeśli nie jest w pełni realizowany, to stanowi punkt odniesienia, to znaczy to jest taki byt polityczny, w którym panuje hipokryzja w dobrym sensie tego słowa, to znaczy, że jeśli się jakieś wartości nie realizuje, to trzeba się z tego przynajmniej tłumaczyć albo rodzi to polityczne koszty. I taka wspólnota aksjologiczna też to jest coś, co pokazuje członkom tej zbiorowości, no, że są czymś więcej, że łączy ich coś więcej niż układy gospodarcze czy wprost wspólnota kulturowo-etniczna, tak, na poziomie głównie w Europie państw narodowych, choć nie tylko. I o ile w przypadku Ukrainy mam wrażenie, Europa tego testu nie zdała w ogóle, w przypadku Białorusi, oczywiście mam na myśli kontekst konfliktu inwazji rosyjskiej na Ukrainę w roku 2014, w przypadku Białorusi to wciąż nie jest przesądzone. Odnoszę wrażenie, że jeśli chodzi przynajmniej o deklaracje, o sankcje, o dyskurs potępienia Aleksandra Łukaszenki, to tu nastąpiła taka paradoksalna sytuacja, to znaczy, w której Europa w pewnym sensie skorzystała z takiej okazji, w której można stosunkowo niskim kosztem politycznym zadeklarować przywiązanie do pewnych wartości. Natomiast no nie mam pewności, czy za tym pójdzie jakaś strategia, jakiś pomysł na takie działanie polityczne, no, które pozwalałoby, znaczy i relacje społeczeństwa białoruskiego z Europą jakoś do tych deklarowanych wartości przybliżyć. Oczywiście ktoś powie, że historycznie, jak weźmiemy analogię polską, sytuacja w latach 80. też wcale nie wyglądała tak różowo.
Bo jeśli sobie przypomnimy politykę najważniejszych państw europejskich, zachodnioeuropejskich tamtego czasu, no to państwo niemieckie no jednak było nastawione raczej na normalizację stosunków z reżimem Wojciecha Jaruzelskiego. Co ciekawe, tutaj najbardziej zaangażowani w tę normalizację i stabilizację stosunków niemieckich, zachodnio-niemieckich z PRL była lewica, to znaczy myślę przede wszystkim o SPD. Z Zielonymi było trochę inaczej. No w przypadku Francji było trochę podobnie, to znaczy państwo francuskie jednak kalkulowało w kategoriach takiego realizmu politycznego, nie zawsze dobrze pojętego. Ale i znowu to też jest, to jest ten, ta optymistyczna część tamtego doświadczenia, no było, był jeszcze drugi poziom, to znaczy było społeczeństwo, były ruchy społeczne, była część formacji politycznych, no tutaj niemieccy zieloni się chyba najlepiej pod tym względem zapisali, jeśli chodzi o wsparcie dla podziemnej Solidarności. I mam wrażenie, że to jest trochę taki podział pracy, na który jakoś tam jesteśmy skazani. To znaczy, jeśli reprezentujemy czy to ruchy społeczne, czy reprezentujemy zaangażowane media, czy środowiska kulturalne. Oczywiście z jednej strony naszym obowiązkiem jest gdzieś wywierać presję także na polityków głównego nurtu i na państwo, żeby prowadziło taką, a nie inną politykę. No, mamy do tego prawo jako obywatele po prostu, ale tym bardziej w sytuacji, kiedy państwa mniej lub bardziej słusznie kierują się tymi wyznacznikami czy pryncypiami realizmu politycznego, dobrze lub źle pojmowanego, to tym bardziej tym zadaniem ruchów społecznych jest utrzymywanie kontaktu no, z tą częścią społeczeństwa, która opowiada się za zmianą. I znowu doświadczenie lat 80., doświadczenie Solidarności chyba bardzo wyraźnie pokazuje, jak ogromne miało to znaczenie. Znaczy to jest często wiedza, no może nie zawsze powszechna, czy nie jest to element świadomości potocznej, ale pomoc, czy to finansowa, czy to wsparcie polityczne, czasem nieformalne dla działaczy ruchów demokratycznej opozycji w Polsce w latach 80., ono przybierało gigantyczną skalę. To znaczy włącznie z no, permanentnym w zasadzie utrzymywaniem kontaktów przez kluczowych działaczy opozycji w miarę możliwości oczywiście z reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego krajów zachodnich. Także to jest w pewnym sensie to, czy można prowadzić taką działalność, mówię teraz z perspektywy Unii Europejskiej, to jest trochę test na to z jednej strony, czy właśnie jesteśmy wspólnotą kierującą się czymś więcej niż bardzo doraźnie rozumianym interesem, ale z drugiej strony to jest też, już nieco bardziej cynicznie może mówiąc, to jest też wskaźnik tego, czy jako wspólnota polityczna Unia Europejska ma ambicje promowania, ktoś powie eksportowania swojego modelu, czy też jest w fazie takiej desperackiej, defensywnej, znaczy, czy jest w fazie obrony tak naprawdę status quo, obrony stanu posiadania i redukowania wszelkich ryzyk, które mogłyby temu stanowi posiadania zagrozić. No i doświadczenie historyczne chyba pokazuje, że no, wspólnoty, które tracą te ambicje, to znaczy, żeby też promieniować na otoczenie, no że to świadczy o jakiejś fazie schyłkowej. Prawda? Znaczy krótko mówiąc, w tym sensie także Białoruś jest testem, fundamentalnym testem egzystencjalnym dla Unii Europejskiej. Tak, ja absolutnie czytam to w twojej wypowiedzi jako wyzwanie i test dla tego, na jakim fundamencie rzeczywiście Europa, Unia Europejska jest budowana i czy ten horyzont aksjologiczny, jak go określiłeś, jest czystą utopią i oderwanym od rzeczywistości idealizmem, bo łatwo wtedy wyrzucić to na margines, że to nie jest prawdziwa polityka, jest inna, czy też choćby ten horyzont był nieosiągalny, to czy w ogóle jesteśmy
na drodze ku niemu, prawda? Czy to jest, tak jak powiedziałeś, punkt odniesienia dla naszych działań? I też w twojej wypowiedzi pojawiły się już sygnały pytania, które chciałbym skierować do naszych gości, może już na koniec tej rozmowy, a mianowicie, jak moglibyśmy, Maryjo Ładzimirze, pomóc Białorusi, Białorusinom, w jaki mądry sposób budować platformę współpracy, pomocy. Są kwestie, z którymi radzicie sobie doskonale, na przykład media społecznościowe, to przypominam, że reżim Łukaszenki zamknął internet, starał się położyć autorytarną rękę na internecie, ale sposób, w jaki został wykorzystany ta aplikacja Telegram, czyli niech to wielomilionowy właściwie sieć porozumienia i kontaktów, już nie mówiąc o innych, które również nie składają broni, jak Radio Swoboda, czy Nasza Niwa, prawda, czy Bielsat, inne media, więc mimo radykalnych restrykcji znajdujecie sposoby alternatywne, wykorzystując nowoczesną technikę, wykorzystując IT, technologię do tego, żeby budować opór, społeczeństwo obywatelskie i tą solidarność, o której mówiliście. Ale jakie są potrzeby, jakie wskazalibyście kierunki takiej pomocy, która by nie przeszkadzała, nie narażała, nie rujnowała, a budowała, realnie wam pomagała. Ja może być krychu tak samo zareaguję na to, co powiedział Michał, częściowo na niektóre jego tezy, może być coś z ich wyciągnął. Mnie zdaje się, że porównanie z Ukrainy, конечно, напрошується само собой, і Українці підтримують білорусів у нашій празі перемін, і ми вельми спочуваємо Україні розділені сьогодні напалам. Але коли казати про підходи політику супольності Європи, сусвітньої супольності до ситуації в наших країнах, то мені здається, проєкція тут доволі небезпечна, тому що абсолютно розний, скажімо так, географічний, геополітичний поділ був у двох держав, хоч ми і знаходимося побач. І не кажучи про українські проблеми, бо сьогодні у нас час в Білорусі, я б сказала так, що головне, якби дисонанс поміж тим, що відчуваємо ми і як на нас глядять дзвонку наші європейські сябри і сусіди, це, напевно, те, що білоруси на підсвідомості, в принципі, лічать себе європейської нації. Ми європейці, і європейці у гэтым вось абсолютно канонічним таким сенсі європейської західної цивілізації, яка тут хоч у таким сенсі тут, ну, тут, да, там у нас в Білорусі, тут у нас Великим князем Литовським, так, присутнічала, а хоч і у неяким таким вось сарматизованим, так, неяким крыху екзотичним вигляді. Але тим не менш, сьогодні моє покоління, виховане на уже на нових підручниках білоруської історії, у нас є такий міф, ми впевнені, що ми принесли у Московію друковані книги, відельці, портрети, самі світські вияви. Наші наставники вчили російських царів, бо їх виписували з території Білорусі, так? І ми це ведаємо, так? Гэтага не аднять. І тому погляд на нас, як на штосьці, що треба отарвати від Росії або наоборот віддати їй, він так само ображає годність білоруса. І ось хотілося просто попросити, каб гэтае успрыняцце білорусаў, про которое ми спробуємо зараз говорити, ось я говорю, і ми спробуємо гэта демонструвати усім, що ми робимо зараз публічно, як нація, каб гэты погляд поважали. Ми, якби, думаю, що ми бачимо себе, як ось гэтае велике сім'я Речі Посполітої з усіми народами, на які розійшлася після
падзей першай сусветнай гэтая постдзяржава, да, там праз. Ну сэнс такі, што мы бліжэй па ментальнасці да балтыйскіх краін, чым да Расіі. Польша і Украіна гэта нашы суседзі, гістарычныя, стратэгічныя партнёры. Але пры гэтым мы таксама разумеем, што мы заўсёды будзем супрацоўнічаць з Расіяй, і мы заўсёды будзем хабам тэрыторыі паміж Еўропай і Расіяй. Мы хацелі б, каб гэтыя дзве магчымасці былі нам адкрытыя. І гэтую магчымасць, напэўна, таксама ўсім давядзецца паважаць. Мы не будзем выбіраць адзін бок. Мы будзем адкрыты ўсім. І я думаю, што гэта той тэзіс, які будзе найбольш папулярны у любога палітыка, які прыйдзе да перамогі, калі ў Беларусі будуць свабодныя выбары. Я таксама, я казала пра тое, што мы, вот я, Владзімір Кшыштаф, наш перакладчык за кадрам, мы ўсе свайго роду амбасадары Беларусі сёння. І я хацела б, каб гэтая амбасада была як найбольш прадстаўнічай. Да адвакатцыі Беларусі могуць далучацца ўсе людзі, якія спачуваюць у краіне, і рабіць не шмат, але просто як бы расказваць пра тое, чым ёсць сёння беларусы, і звяртацца, можа быць, больш да прыслухоўвацца да волі народа, а не да магчыма геапалітычных і бізнес-інтарэсаў, якія, на жаль, часам мы адчуваем, як штосьці важнае для нас прадаецца на гэты дзеля гэтага. І мы в прынцыпе, спадзяемся, што гэта нарэшце наступіць той час у незалежнай гісторыі Беларусі, калі ўсё-такі будучыня нацыі будзе вырашацца самой нацыі і пры ўдзеле нацыі, а не завочна, як гэта было раней. Ну, што датычыцца магчымай дапамогі, я скажу за, можа быць, сваю карпарацыю прафесійную. Вельмі важна, каб людзі, які звольнены, які не могуць займацца навуковымі доследамі на сваёй радзіме, яны не страцілі свой прафесійны досвед, таму што гэта мэтанакіраваная палітыка, паколькі і гісторыкі, і этнолагі, і культуролагі, яны прадукуюць веды нацыі пра самую сябе. І гэта вельмі важна. І вялікі дзякуй, што ўжо ёсць багата фундацый еўрапейскіх, якія прымаюць беларускіх даследчыкаў, дзе яны могуць працягваць свае студыі. Незалежна ад таго, дзе яны працуюць, у архівах Варшавы, Берліна ці там Гданьска, Таліна, Рігі, яны ўсё адно працуюць на Беларусь. Гэта тое, што ні ў якім разе не прападзе. Ну і я спадзяюсь, у даволі хуткім часе стане грунтам новых падручнікаў, якія прыйдуць у нашай школы. Так, я таксама хацела падзякаваць фундацыі Пагранічы і Краснагрудзі за тое, што мы можам некалькі дзён, тыдняў пісаць у спакойных умовах. І так, хацела б таксама ад імя, напэўна, вялікай культурнай супольнасці Беларусі, которая сёння застрашаная, маргіналізаваная і фактычна адрэзаная ад сродкаў існавання, сказаць, што таксама вельмі хацелася б, каб гэты няпросты пераходны і цёмны час не забіў культуру, бо мы бачым, ну, гісторыі Польшы і сярэдняй Еўропы паказвае, як доўга рэчы, которые ляжалі ў стале, ў дысідэнцтве, як потым, у прынцыпе, ну, запозненае іх вяртанне да чытача ўсё-такі аслабляла эфект таго, што рабілася. І хацелася б, каб пісьменнікі, музыкі, мастакі, которыя сёння змушаныя пакінуць Беларусь, але і тыя, которыя змушаныя сёння заставацца ва ўнутранай эміграцыі, каб яны, мы, мелі магчымасць заставацца творцамі, і каб культура Беларусі не моцна пацярпела і перажыла гэта ўсё.
W duchu tego, co Maria mówi, mam tutaj na stole książkę Zabawy Fantomowe, tom białorusko-polski, dwujęzyczny Andrzeja Hadanowicza w przekładzie Adama Pomorskiego. To jest jeden z owoców rezydencji, bo Andrzej też był tutaj na rezydencji. Ta sieć rezydencjonalna dla Białorusinów jest coraz gęstsza w Polsce i to też jest znak jakiegoś procesu. Pamiętam, jak było trudno na początku, kiedy zaczynaliśmy. Dzisiaj bardzo wiele miast Polski, zwłaszcza samorządów miejskich właśnie, otwiera się na różne sposoby pomocy, stypendiów, współpracy. Środowisko krytyki politycznej, które reprezentuje Michał Sutowski, to wierny przyjaciel Białorusi od dawna i to jest kolejna taka wyspa, w której ta współpraca może się rozwijać. I oczywiście to, o czym teraz mówimy, to jest oczywiście, my sobie zdajemy sprawę, że główna walka toczy się tutaj za granicą, prawda? I to, co mówicie, że ta kontynuacja, przetrwanie, te możliwości, które możecie zdobyć poza granicami, to jest bezcenne, bo z tym wrócicie do Białorusi, prawda? I z tym to będzie budowało. Natomiast ta lekcja, której nam udzielacie, tą niezwykłą postawą, nowym sposobem przeciwstawiania się niewolności, zniewoleniu, jakiejś formie zniewolenia, jest, tak jak myślę, zostało to w tej rozmowie podkreślone, bardzo ważnym przekazem dla Polaków, dla Europejczyków i współczesnego świata. Myślę, że powinniśmy się nauczyć tego słowa ewolucja po polsku, bo tak jak Mario powiedziałaś, to zawiera zarówno ten żeński pierwiastek, jak i ewolucyjny, czyli działania w długim wymiarze czasu, jako procesu, jakiejś cierpliwości, która pozwala te wartości, o których mówił Michał, uczynić nie tylko fikcyjnymi, prawda, i oderwanymi od polityki. My mieliśmy tutaj jeszcze, żeby nawiązać do jeszcze jednej tradycji, niedawno przed naszą debatą, pamiętanie Havla, kiedy wspominaliśmy jego książkę Siła bezsilnych, jak ona na nowo dzisiaj jest ważna w lekturze, choćby w takiej koncepcji obecnego tutaj Timothy Snydera, nieprzewidywalności, prawda, działań, które wymykają się reżimom i tym elastyczności tych reżimów właśnie dlatego, że są nieprzewidywalne. I wydaje mi się, że takie są prawdziwe wartości, że one się nie dają zestandardować, zamknąć w coś rozpoznawalnego, nad czym władza autorytarna potrafiłaby zapanować. Poezja jest tak samo jak Władimirze, kultura tradycyjna jest tą siłą, która potrafi się z tego wyzwolić. Więc tak odczytuję tą rozmowę jako czas Białorusi. Traktujcie Państwo i rozumiejcie to spotkanie i tę debatę jako wprowadzenie do refleksji o tym, dlaczego Białoruś jest ważna dzisiaj, nie dlatego tylko, że to rocznica rewolucji, że dalej trwa tam walka i eskalacja przemocy, że każda forma solidarności jest tutaj ważna, ale że tam walka toczy się o coś więcej niż tylko lokalna sprawa kraju we wschodniej Europie. I myślę, że taki przekaz z tej rozmowy też wychodzi. I za to wam bardzo pięknie dziękuję. Maria Martysewicz, Władimir Łobacz, Michał Sutowski byli gośćmi Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogródzie. Kłaniamy się Państwu bardzo i bardzo dziękujemy za tą rozmowę. Dziękujemy.